Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest Jedi Fallen Order. Co my tu mamy? Jakieś części do BD-1'a. Linia montażowa. Okej. Okay. Kustomizacja miecza. Odblokowano warsztaty. Miecze świetne BD-1 można teraz personalizować w warsztatach, które znajdziesz podczas gry. Teraz możesz zmieniać kolor swojego miecza, możesz zmienić kolor, jego komponenty, materiały, stan zużycia. O! Ciekawe. Dodatkowe opcje personalizacji miecza możesz znaleźć podczas rozgrywki. Możesz teraz personalizować części, materiały, lakier i stan BD-1. Dodatkowe opcje personalizacji możesz znaleźć podczas... Zanieśmy to do warsztatu. A, czyli tak to wygląda. Czyli nie mamy skórek BD-1'a, tylko więcej poprawić. Rzeczy? Zobaczmy, co my tu mamy. Odblokowano postawę, podwójne, no dobra, dobra, fajnie, fajnie. Miecz świetlny. Aha, mam takie dwa różne, tak? Żarotapali, cierpliwość. No to zmieńmy sobie cierpliwość. Materiały. Niemal początkowy, metal. Aha, nie metal. Niemal. No, powiedzmy, co ja tu mogę? Połysk zmieniać. Dobra, fajnie. Coś mogę? Nie, nie mogę tego zmienić w żaden sposób, nie? A nie, mogę, dobra, bo to jest taki jakby kolor dodatkowy, okej, okay, no to weźmy sobie... No nie wiem, powiedzmy coś takiego. Okej, okay, tu sobie weźmy... Indigo. O, biały. Jak śmiesznie. Komponenty, materiały. A, główny, drugorzędny, no to zaraz, no to... A! A, no widzisz, to tego nie widziałem. Dobra, to wygląda fajnie. Główny, drugorzędny, akcent. Okej, chwyt. Nie wiem, taką sobie kolorystykę zrobimy. Stan wiekowy, doskonały! Nie, dobra, niech będzie na razie wysłużony. Gotowe. Okej, okay, dobra. BD-1. Fotoreceptory. A, tu jest dużo więcej do zmiany. Czym to się nim wyróżni? Dobra, to wygląda tak. To wygląda... To jest taki bardziej surowy chyba. Głowa. No, też można taką... Aha, linia montażowa. No tak, no czyli jakieś... Właśnie niedorobiony taki korpus. Nie, 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 no damy mu osłonki i nogi. A kolory? O, materiały. Główny. No, zostawmy biały, drugorzędny. Aha, no nie mam za bardzo... Nie mam zbyt wielu barw na razie do wyboru. Akcent. To są akcenty. Nie, dobra, zostawmy go na razie w podstawowej wersji. Stan doskonały. Wiekowy, uuu, jaki BD-1, dobra, damy zadbane, okej, okay, fajnie, fajnie. I postawy, no to to samo co w medytacji, dobra, okej. Okay. Jeszcze trochę, ruszajmy do kokpitu. Ty, a ciuszki? Poncho se mogę założyć, albo spodnie zmienić? Rozmyślaj. Nie używałem ich od złomowiska na brace. Dał mi je Prauf. Skrzynka z narzędziami kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Pióro ptaka Shio powinno przynosić szczęście. Pamiętam, pamiętam. Solniczka Griza. Ale gdzie zostawiłem pieprz? Codziennie się zastanawiam, czy dokonałem słusznego wyboru. Polokron zniszczony. No dobra, takie fajne przypominajki tego, co było. Dobra, co tam Bidi? No nie, tu na razie nic nie będziemy kombinować. Siadamy i lecimy do Griza. Może poznamy trochę więcej historii. Dlaczego się rozdzieliliśmy? Ej, a mogę ten modliszkę modyfikować? Też fajnie by było, skoro jest moja. A to co?
Lądujmy. Jakiś pożeracz światów albo coś? Ty, no tam planeta wybuchła w tle. Co jest grane? Jakiś pomysł? Restartuje silnik. O! Nie dolecimy do hangaru. Lądujemy. Trzymaj się, Billy. Jak dłoń w rękawiczkę. No to domyślam się, że będziemy na tej planecie na chwilę zatrzymani. Z różnych względów. Spalone. Bez naprawy nigdzie nie polecimy. Dobrze. Jesteśmy tu. A to musi być placówka. A, chyba w końcu zobaczymy kantynę Griza. Dobrze. Chodź. Kantyna kantyną, ale jakie my tu niebezpieczności, potworności, okropności spotkamy po drodze? To jest pytanie, moi drodzy, to jest pytanie. Co my tu mamy? No na razie nie widzę przeciwników. A, bo my sobie tam stamtąd zeskoczyliśmy, no dobra. Tak, tu spokojnie. Ruszajmy zatem. Spodobało. Dobre, mały. Daleka droga przed nami. O, jak tak mówisz? Zaraz coś tu wyleci zza krzaka i umrę. Okej. Okay. Wow. Czyli Gris jest po drugiej stronie? Pozwolisz, że się temu przyjrzę? W trybie wizjera naciśnij, aby użyć lornetki. Naciskam. 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 I nic się nie dzieje. Gra się zacięła. Naciskam prawy drążek. Oba drążki, lewy drążek. Nie mogę nic zrobić. Gra się zacięła. Goty, 10 na 10. Dobra, musiałem przejść na klawiaturę z jakichś powodów. No, tak jakby pada mi w ogóle przestało czytać. O, już mogę korzystać z kontrolera? Dziękuję. Trontożółw, znacznik. Najedź kursorem na znacznik, aby tworzyć jego położenie na holomapie. Aha. Dobra, coś więcej? No, goddammit. Coś jeszcze mogę sobie tutaj szukać, czy takie raczej właśnie... Z góry narzucone elementy. Chyba na razie z góry narzucone, no dobra. No i co? No i tędy. W drodze do Trontożółwia. Ciekawe, ile planet będziemy tutaj mieli do dyspozycji. Ostatniego Lukerhalka widziałem na Brace. Dawno temu. Kto to jest Lukerhalk? Co byś powiedział na to? Dalej, modliszka sama się nie naprawi. Liczę tylko na to, że Gris ma potrzebne części. Tam to mi się nie podoba już, latające dziadostwo, dlatego medytujmy sobie tu. Miejsce katastrofy w przekopie, dobrze, dobrze, postawy odpoczynek. Trening? Wyostrz zdolności? Co tu jest grany? Atak, blok odbija. Aha, nie, dobra. W sensie fajna opcja. Przydałaby mi się Fallen Order. Chyba ją odblokowałem, jak przeszedłem grę, tak mi się wydaje.
ale pewien nie jestem, bo nie zwracałem uwagi. Jak skończyłem, to wyszedłem, przeczytałem dwa komunikaty tylko i... A, mam jakiś punkt umiejętności, no to dawaj. Dzięki, kontrolerze. Dobra, co my tu mamy? No dużo fajnych rzeczy, wiadomo. Tylko tak, żyćku, co tu jest? Odzyskuję dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stymów, albo przytrzymaj, aby automatycznie unikać zbliżających się ataków w zwarciu. Używa mocy. Pokaż mi to. Aha, jestem taki skupiony i samo się unika. Aha. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zwiększa maksymalne zdrowie. Chyba bym w to poszedł jednak. Aha, dwa punkty umiejętności wymagane. Dobra, no to nie pójdę. Co my tu jeszcze mamy? Współpraca. Fajnie, nie ma opisu, ale mogę zobaczyć. Skrata czas potrzebny do leczenia z tymem. O, to też spoko. Siła przyjaźni. O, z tym uzupełniają częściowo wskaźnik mocy. No i to będzie dobra rzecz. Ale kiedy indziej. Zaćmienie umysłu. Odzyskuje więcej mocy, gdy eliminuje przeciwników. Odzyskuje część, gdy jego ataki są blokowane. To może być dobre. Bierę. Bierę to. Bo moc, coś czuję, będzie przydatna tutaj. No dobra, co my tu mamy? Tam nie przejdę. Okej, okej, no ale coś do zeskanowania, jakaś skrzyneczka albo coś? O, no proszę bardzo, BD już coś widzi. Te wrota chyba nie działają. Aha. No dobra. Jak tak mówisz? Fe. Coś mam. Fe. Ach. Jak tak mówisz, BD, to tak ma... Znaczy, Kal, to tak musi być. Cześć, ptoku, będziemy się bić? Nie. Całe szczęście. A może na tej planecie nie ma przeciwników? Fotoreceptory, złomowisko. Aha, czyli tylko fotoreceptory, nie cały zestaw złomowiska, tylko fotoreceptory. Ale tu zgrzyta ta gra, ja pierdylam, no naprawdę, czy ja na niskich mam grać? Bez jaj, no. Zacznę zrzucać na optymalizację, bo... O, droidy! Roger, roger. Teraz, jak już wiem, że mogę tym rzucać, to... No tak, no musieli wprowadzić jakichś nowych, podstawowych przeciwników. No ile można tłuc... turmowców, nie? O! Jeździec chaosu? Who the fuck are you? Jakie duże kurki w ogóle. Ja jestem survivor ocalony. Aha, po tym mogę biec, dobra. Patrz na to. A dobra, myślałem, że priory to jest kolekcja tylko na Coruscant. Kim jesteś, jeźdźcze chaosu? Dobra, tak myślałem, że cię nie przyciągnę. Ale go rozjebałem. Nie wyglądali na separatystów, jakich pamiętam. Jeźdźcy chaosu? W co ten Gritz się wpakował? Szeregowy jeździec. Ładnie mu najebałem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jak ładnie mu najebałem. Co tu mamy? O. Zmiażdżony poszukiwacz. No pechowo, pechowo. Oj, coś tu. Jakieś pomruki tu słyszę nieładne. Co to jest? Drgawiec. Blech. Nie widziałem go w ogóle. Co za widok. Gris wybrał sobie ciekawe miejsce do życia. No, może poza tymi wszystkimi przeciwnikami tutaj, ale... Trzeba przyznać, no jest tu ładnie. A, raptoki. A raczej nie. O,
Okej, okay. A, no pewnie po tym mogę włazić, co? Po tych pnączach. No tak. Hop. Wow. Pierwszy to powiedziałem. Wow. Zapomniałem, jakie są gadatliwe. A, no są. No muszę obejrzeć Gwiezdne Wojny, no już teraz to na pewno. Mogę to zbadać? To drzewko? Nie. No, aktywuj. Co tu mamy? Skrót mamy! Trochę czasu. Elegancko. No tam raczej nie. A, tutaj, dobra. Mam nadzieję, że skrót nie będzie potrzebny. Wow, co tam było? Jaki nosorożec, dobrze widzę? O, coś ala. Kolejny droid zmierzony, uszkodzony lub stracony. Lepiej oni niż ja, biedny brzęgacz. Albo ty, tak nawiasem. Jesteś sporo wart. Przyjąłem. Droid B2. Zauważyłeś, co? No cóż, lepiej niech ucieknie, niż spuść się na młomot. Rozkazy. Poskromić bestię. Zająć odbiór na obronę. Eliminuj. Używam nadmiernej siły. Jezus. Daj mi chwilę. Odniosłem obrażenie. O Jezus, złapałem, ale puściłem. Nie, Bidi spadł, o Boże. O, fajnie, że mi pokazują, kto mnie zabił. Dzięki, gro. Ja myślałem, że nie dam rady złapać tej rakiety i puściłem złapania, a ją trzymałem. Mogę ją odbić, no. Mam nadzieję, że skrót się nie przyda. No. Niestety się kurna przydał. Tam pewnie jakieś... A nie, dobra, myślałem, że znajdźki, ale tam była droga, którą szedłem wcześniej. Ja pierdyla, już zaczynamy. Festiwal umierania przy walce z każdym nowym przeciwnikiem. Jestem na tyle głupi, że nie jestem w stanie podczas jednej walki wszystkich movesetów poznać. No i trzeba było go od razu, kurna, łomotać, a nie się zastanawiać. To duże mnie tam jeszcze trochę martwi, no ale dobra. Na razie... Nie będziemy mieć chyba z nim do czynienia. Dobra, wejdźmy tu i co my tu mamy? To se można zeskanować. To se można... Co to jest? Dobrze, a więc wybuchają. Dobrze wiedzieć. No bardzo dobrze wiedzieć, nie wiedziałem co to jest w ogóle. Dobra, tam jest skrzynka, dam radę tam jakoś się... do niej dostać? Toniemy. Ruszać się. Aha, dobra. Myślałem, że od razu spadnę na dno i tyle z tego będzie. Dam radę po tym przejść? Nie, nie dam radę ani po tym przejść, ani na to wskoczyć. No okej, okej, okej. Dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Kolejny skrót, czyli zaraz znowu zginę. O! Droid naprawczy. Co tam mały? Statek utknął, he? Co ty nie powiesz? Szkoda, że nie możemy pomóc. No jak, no nie mamy mocy, żeby to wyciągnąć? No come on, Cal, no bez przesady. Wydawało mi się, że jesteś już dość potężny, żeby takie coś wyciągnąć. Co tam? Krótka bro... Aha, znalazłem krótką brodę w skrzyni, ludzie. Co wy na to? Okej, widzę, że więcej zestawów, droid i jakiś chłop. Szkoda. No ale jak trzeba. To trzeba. O, tam jest to duże. Cześć, duże.
widzą szerszej perspektywy. O! Co to? Ty też jej nie widzisz. Dobra, jednego dam radę. Nie musisz. Ważne, że Ravis widzi. Dlatego podążam za nim. Wszyscy podążą. Wow, jeszcze jeden? Jezus Maria, nie widziałem jeszcze jednego. Dobra, no już mnie nie upokarzaj tak gro, no wiem kto mnie zabił. Przywracanie, w chwili śmierci tracisz wszystkie PD, no wiem, no. Teraz mi to mówisz, co ja pierwszy raz umarłem. Znajdź swojego wroga. Ja pierdę. Nie widziałem tego drugiego droida. O, gra mi wyjebała. Fajny ten Fallen Order, taki niezadziałający. Ogólnie musiałem powtarzać od mojej poprzedniej śmierci. Bo z jakiegoś powodu nie zapisało mi tego wcześniejszego punktu. Także no, wesoło ogólnie, bardzo wesoło. Teraz nagle nie ma tutaj tego drugiego droida, czy to nie był nie, no był drugi, jednego mi się udało, no tak, z góry go chyba, że go nie załatwiłem, może on przeżył ten mój atak z góry, nie wiem, no kompletnie nie zwróciłem uwagi, dlatego mnie zaskoczył, że w ogóle był, ale teraz go nie było, nie wiem, co jest grane, ale dziwne rzeczy się z tą grą dzieją. Niestety, dobra, tu sobie odpocznę, no muszę odpocząć, nie mam wyjścia. Pytanie... Szybka podróż, jest! W końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i wrzucił tu szybką podróż. No to teraz eksploracja to będzie bajeczka, moi drodzy. Tam ci wrócili? Wrócili, ale nie widzą mnie jakoś szczególnie, wybaczcie chrypkę. Ale zacząłem się dusić jak uruchamiałem grę ponownie. No także coś tu... No okej, okay. Dobra, no miejmy to z głowy. Także coś tu z tą grą jest no mocno nie tak. Z moją głową też. Myśląc, że jestem w stanie przerwać czerwony atak przeciwnika. Tak, tak, no wiem kto mnie zabił, miałem to info przed chwilą. Tylko nie zapamiętałaś, gro. Postanawiając mnie wywalić do pulpitu. No dobra, na szczęście punkt odrodzenia mam tutaj, więc spoko. No dobra, no to będzie taka no, mini bossik, coś mi się wydaje. Ale i tak podejrzewam, że będziemy się z nim mierzyć prędzej czy później, więc... Miejmy to z głowy. Dobra, to sobie musiałem już ogarnąć. No i po co to było? Aha, dobra. Nie wiem, czemu myślałem, że go... dam radę w jakikolwiek sposób przekonać do swoich racji. Ale coś mi kazało tak myśleć. O, dobra, mam go, zablokował się, mam go, mechaniki gry. Tak miało być. Goroko! Dobra, Goroko, czegoś tu pilnował, co? Błagam, niech będzie warto. Niech było warto, niech jest warto. Gniazdo! To przywlekło tu swoją ofiarę i... No i zjadło, no musi jeść, no kurde, come on. Bez smutków BD1, no. To jest normalnie natura. To, że ty nie musisz jeść, to wisz. Dobra, zdrówko przywrócone, bardzo fajnie. Gorgo zabity. Dwa stymy poszły. Oj, tęsknię za 10 stymami. I ogromnym paskiem zdrowia.
No ale dobra, tu sobie odpoczniemy i pociśniemy dalej. Nie wiem, ile trwał odcinek do momentu, jak mnie wywaliło, więc ten może być dłuższy, może być krótszy, może być normalny. Jestem nie gotowy. Wiem. Ale na co? Ja nie jestem. Najpierw uzgodnimy na co, a potem mówmy, czy jesteśmy gotowi, czy nie. Co ty na to? Aaaa! Aha, i skąd to wylazło niby? Stąd? Tak, to jest... Ała! To jest to, dobra. O! Tego nie widziałem. Ale mogę podpalać rzeczy mieczem świetlnym, ciekawe. Ale mnie będą denerwować te robale, już to wiem. Lekki metal. Czyli co, taki Iron Maiden coś ten? Tutaj coś widzę? Nic nie widzę, to po co to przejście? Nawet echa nie ma. To jest płaska ściana, od której... O, dobra. Nie to chciałem, ale w porządku. Dobra, ej, no tu się kurna świeci. Ale zaraz, czy to jest do... Nie, to się świeci, bo to jest chyba coś, ale nie wiem, benzina albo coś. Tu nic. To może będzie jakiś skrót, albo co? Dobra, świeci. Można to czymś wysadzić i to z tego co widzę też. Ej, może tu gdzieś będą te bomby, z których korzystałem wcześniej. Co to za kwiot? Te ślady po blasterze nie wyglądają przyjemnie. Ktoś dobrze celował. No wolałem dziabnąć. Dziadostwo. Dobra, tam też jest zamknięte, więc też nie przejdę. Naprawdę muszę mieć kurna oczy otwarte, chociaż ten tu widzę wstał sam z siebie. My się będziemy nie lubić? Nie, nie masz broni, więc domyślam się, że możemy pogadać. Siemano. Mam nadzieję, że nic im nie jest. Komu? Kim jesteście? Spokojnie. Jesteśmy razem. Co się stało? Napadli nas jeźdźcy. Ja uciekłem. Nie wiem, gdzie jest reszta. Co tu robicie? Poszukiwałem. Próbowałem zarobić na życie, ale smoła załatwiła cały sprzęt. Do tego jeszcze jeźdźcy i też karady. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Lepiej stąd idź. Tak zrobię, gdy już będzie bezpiecznie. No dobra, nic mi nie pomogłeś za bardzo. Pewnie platforma jest gdzie indziej. Pewnie na górze. I co, też na czerwono? No nie, no na razie nic tu nie ugram. Ale jeśli dobrze widzę, to tam se mogę na dół zejść. No to wracamy i schodzimy. Jak jest opcja eksploru od razu, to... To robimy. Musimy tylko się tu jakoś przedostać. Gris będzie zaskoczony, jak nas zobaczy, nie? Zaraz, czy to jest droga, którą ja muszę iść? Ej, ja mam zaznaczoną ścieżkę, którą chodziłem wcześniej w ogóle. Śmiesznie. Co? Coś tu miałem do zeskanowania. Zniszczona tama. Dobra, co tu? Broda kolejna. Korpus BD-1. Ale złomowisko. Tu mamy echo. Fajnie. A! Nie! Nie! Aha, to poszukiwasz, dobra. O, czyli odpaliłem to echo. Okej. Okay. Nie, no tam mam iść, dobra. Czyli robię tutaj chyba coś pobocznego. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tym razem byłem pierwszy. Dobra, tu jest smoła. To samego przyciągnąć, tam przebiec, no i zobaczymy co dalej. Albo nie mogę za tam przebiec. Nie mogę tam dolecieć. No to inny plan w takim razie.
Dobra, może za daleko tam chciałem. No nie, no on ma ewidentny problem. Hal, w sensie, żeby dolecieć do tej ściany. On tak dolatuje do niej i tak zwalnia i spada w dół, jak kojot w strusiu pędziwiacze. No i zaraz zginę, no. Przydałaby się pomoc, mały. A za daleko po prostu skakałem na tę ścianę i grze się to bardzo nie podobało, że chcę sobie skrócić kawałek drogi, więc postanowiła spowalniać mój lot. Ale dobra, jest esencja, esencja. A nie, punkt umiejętności, okej, okay, no dobra, też spoko. Jak są darmowe punkty, to ja tam nie będę narzekał. To nam odpal. No i możemy... O! Możemy spadać. Proszę mnie tu tak, kurna, nie zaskakiwać. Jestem ciekaw, czy długo mogę trzymać taką rakietę, bo mam... Tak, w głowie mam, że to działa jak granat i po prostu jak długo będę trzymał, to wybuchnie. No ale nie powinna chyba, nie? To tak rakiety trochę nie działają. Nie wiem, strzelam. Że tak jest. No ale dobra. Rzecz poboczna zrobiona. Można sobie odsapnąć. I lecieć dalej. Jest punkt umiejętności, ale na razie to zostawmy. Idźmy przed siebie. No dobra, no domyślam się, że albo będę miał, nie wiem, jakąś umiejętność, żeby... A, dobra, zapomniałem, ale nara, nie chce mi się z wami. Chociaż tu coś mogłem zrobić. X, aha, dobra, z góry się mogę rzucić na robala. Okej, okay, dystansowo nie atakujecie chyba, nie? No wątpię, że będę miał moc, która może to rozbijać, ale na bank gdzieś są te, no, bomby, którymi mogę to wysadzać po prostu. I tyle. Co tam? Te stare tamy ledwo trzymają się kupy. No, to pewnie trzeba je rozdupić. Czy to jest znowu taka ściana pionowania? To nie jest pionowa ściana. No ale dobra, do smoły mogę wskoczyć na chwilę. Nic mi się nie powinno stać. Więc zejdźmy tu. Tu się mogę hopsnąć. Słyszałeś to? O. Nie udało się go uratować. No nic, chciałem. Miałem naprawdę dobre intencje. Dobra, nie podobały mi się te wszelkie rozwidlenia tutaj, no ale okej, nie mam też za bardzo opcji, żeby iść gdziekolwiek indziej. No, znalazłeś. Fajnie, że tym rzuciłeś, Kal. Spisałeś się, Billy. Droid mina, okej. No i właśnie takimi droid minami musimy sobie rozbić tamy. To wy! Ja tylko... Wtargnąłeś tu. Rozwalić go. No jeźdźcy ewidentnie nie lubią towarzyszy. Co to jest? O Jezus, już mi się nie podoba. Okej, okay. Droid komando, naprawdę. Co to? Droid Bakes, a nie komando, nie kłam. Dobra, ale on miał towarzysza. Czai się gdzieś na mnie? Nie wiadomo. Zerknijmy sobie tutaj. Czyżby do mojej kryjówki zawędrował Jedi?
Nie. Tu Patryk. No dobra, no powiedzmy czysto teoretycznie, że zawędrował do twojej kryjówki Jedi. Kim jesteś i czemu będę musiał z tobą walczyć? No świetnie. Co tam robisz? Jasne. Ty zapewne badasz okolice, szukasz skarbów, chwały. Traf chciał, że być może masz coś tuż przed sobą. Dobra, nie to nie. O, jeszcze jedna skrzyneczka. Chyba nie możemy tego zhakować. Elegancko. No to nie. Najwyraźniej nie mogę sobie zbierać rzeczy. Kurde, podoba mi się walka tymi dwoma mieczorami. Przynajmniej na razie. Zobaczymy później. W sensie no spoko jest... Męczysz mnie. Spoko jest to, że mogę przeciwnika... gradem ciosów zasypać. I on nie ma nic do gadania. W końcu to ja mogę zasypać przeciwnika gradem ciosów, a nie on mnie, tak jak to było do tej pory. A, czyli jest trzeci rodzaj skrzynki, okej. Okay. Taktyczny, o. Czyli mamy jakieś ciuszki. O, i fryzury są nowe. Zaraz, personalizacja. Fryzura, no nie mam żadnej. Taktyczny, krótka broda. Aha, to są rzeczy nowe. Okej. Okay. Okej, okay. Kurtka, koszula, spodnie i fryzura. No dobra, fajnie. Może być. Hej, co znalazłeś? Chcesz to nacisnąć, nie? Ale potrafią walnąć. Dobra, znajdźmy wyjście z tej smolistej dziury. A, bo one się tu będą respić. Dobra, o Jezus Maria, to nara. Dało się? Nie. Dobra, tutaj robale gdzieś jeszcze są, nie? A, ten już nie żyje, dobra. No. No to by trzeba było wysadzić. No i tam też jest do wysadzenia, ale ja domyślam się, że ja nie mogę tego zbyt długo trzymać obok siebie. Bo mi wydumli w twarz. A gdzie jeszcze było ten, taka ściana? Tam, no ale to jest nie do zrobienia, żebym ja tam to przeniósł. Tak mi się wydaje. No mam je już odblokowane niby, ale no... Naprawdę śmiem wątpić. Nic nie mów, no wiem co trzeba robić. Nie mam pojęcia jak... Znowu? Dobra, u mnie jest dzień następny, bo ja mogę walczyć z trudnymi przeciwnikami w grze, ale nie mogę walczyć z samą grą. Znaczy, to nie wina gry, te zwiechy. I wywalenia do pulpitu to wina mojego hardware'u. Po prostu dysk przestaje mi się wyświetlać w systemie. Dzieje się to tylko jak nagrywam. I nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, zobaczmy co tu chciałem zrobić. Widać, nie ma tutaj platformy. Aha, to ja już to chyba robiłem wcześniej. No dobra, no to muszę wziąć tamtą droid minę i jakoś ją wywalić, podejrzewam, tam. Znaczy tu, żeby to mi podniosła i żebym pewnie sobie przechopsał na drugą stronę, ale no te droid miny wydaje mi się dość dziadowsko szybko wybuchają i ja nie wiem, czy ja tam... O, a można zrobić inaczej, ha, 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 ha. A tu mogę też rzucić? Nie. Przecież mogę jej uciec kawałek. Bo ona wybucha dopiero... Jak jest blisko, ja mogę jej kawałeczek uciec. Teraz ją sobie chwycić i rzucić tam i... No, już myślałem, że się nie uda.
Wystarczyła jedna. Dobra, to skoro mogę robić w ten sposób, to powinno wystarczyć. To oj. Ruszajmy. Już to tak. Zabijmy tego robala, bo wiem, że tu jest. I tak. I następująco, no mogę spróbować ją zagonić rzeczywiście tam. Rzecz poboczną, więc tak też zrobimy. Ja wiem, że zaraz powinienem kończyć odcinek, także zrobimy tylko to, co mówię. Czyli zaprowadzimy sobie tę minę tam i będziemy kończyć. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo... no bo dwa nagrania mają... Nie wiem, gdzieś tam, leć! Kurna, nie udało się. Może muszę tutaj uciec? I stąd ją złapać? Tu jest jakaś zepsuta, ale... A, to jest ten, co ją rzuciłem właśnie. O! Zobacz, Billy. Priorytet. No dobra, to jeszcze raz. To spróbuję rzeczywiście... Albo może tam? Może tu jest taka platforma nawet. Zaraz zobaczymy, zaraz się rozejrzymy. Już tak kątem oka zerkam. Mam monitor absolutnie wszystkiego. O! Odpalony. No i czekam na jakieś te... użyj warsztatu? Nie, no nie musimy używać warsztatu. No, stąd ewidentnie będzie lepiej, dobra. No, mam monitor wszystkiego i... No i chcę zobaczyć, gdzie może być ewentualny błąd. Że ten dysk przestaje działać. Już go przepiąłem na inny slot. Ale niestety... W Horizonie nie zadziałało. I tak mi sfrizowało kompa całego. Już nie tylko wyrzuciło do pulpitu. Ale znowuż nagrywałem sobie testowo godzinę rzeczy poboczne w Horizonie i nic się nie wydarzyło, więc nie wiem, to jest absolutnie losowe. Dobra, myślałem, że... coś na nich zeskoczy. Daj z tym! I kto by pomyślał, nie pomyliłem się ani troszeczkę. I kto by pomyślał, zostałem zabity momentalnie. Dobra, bo i tak miałem kończyć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hejpa.